Witam serdecznie w kręciku z Farming Center 22, oczywiście. Jak widzicie, co tu jest? Coś mi oznacza? No. Dobra, i no. I by się wrąbali na Discorda i. Znaczy, wrąbali. No, tam musiałem załatwić wiadomość, ale w sumie nie musiałem, ale dobra. Dzisiaj sieję sobie ze starym John Deere'owskim i chyba go kupię, wiecie? Chyba go sobie na wiosnę kupię. Bo jednak muszę czymś siać. Tak to wychodzi. Oczywiście zestaw John Deere'a cały. To jest oczywiście ciemnik Bergauta. Ten sam. Ten sam co jest DLC Bergaut. Tylko że on jest przemalowany na kolory John Deere'a, więc zawsze coś innego, nie? Na Baleronie miałem Berga, to wtedy będę miał zestaw John Deere'a i tyle. No i dobra, siejemy to, no bo trzeba siać, tak? Jak już tak pojechałem, to sobie wiadę raz dookoła. No i ile zasieję tego pola, to zasieję, tak? No nie będę tego wałował, bo nie mam wałów. Bo wszystkie, no wszystkie. Bo dwie pary wałów są zajęte. Chociaż w sumie, to jak zrobię kółko, dobra, to wiem, jak zrobię kółko, to sobie jedne wały wyciągnę. Przestawię sobie tamte wały, bo tamte wały nie muszą tam być w tamtym polu. Na razie, bo tam zanim zasieję te dwa kółka, no to będzie cały odcinek praktycznie. Oczywiście mod More Power robi roboty, nie? 10 na godzinę pod górkę. A tak to bym pewnie 1 albo 0 na godzinę to. Więc jest dobrze. Tam się nikt nie dosiął nigdy, czy co? Nie wiem, co tam się stanęło. Najlepiej ten klin tutaj na dwa razy trzeba by było zasiać. Albo zrobić drugie kółko i tyle, nie? Czyli tu miał szadno zasiane i już by nie musiał tutaj wjeżdżać. Znaczy, a, oczywiście sieje pszenicę, bo tak nie powiedziałem. No i dobra, i gitara. Wtedy będę musiał patrzeć sobie mniej więcej na kurs playa, jak on to sieje, znaczy jak on to sieje, jak on to będzie wałował. Ja myślę, że on jakoś tak pod lekkim skosem będzie wałował. No tak, dobrze powiedziałem. No tak, on to będzie wałował. Więc jak ja będę tutaj na prosto siał, to będzie gitara. Tak jak ja na początku odcinka. Dzisiaj tylko siewy takim zestawem, no bo to jest wypożyczone, ale na wiosnę. Bo teraz będzie chyba zima. Może nagram zimę, zobaczę, pomyślę. Może nagram zimę i potem po zimie na wiosnę będą nowe pola chyba. Albo wreszcie te winogrona zrobię. Tak, te winogrona wreszcie zrobię, więc tam trzeba będzie chyba trawy posieć. Na tym małym kawałku obok. No i tyle, nie? Ten znacznik mi tu zasłania narożnik siewnika i nie widzę. Skibidibidibidu. Oczywiście John Deere 9RX. Fajny zestaw, podoba mi się. Nawet w sumie lepiej niż ten Bergout. Niby to tylko kolory są zmienione, no ale... A nie, jeszcze, jeszcze będzie robota, dobra. Bo jeszcze trzeba przecież soję skosić, ja zapomniałem o tym. Czyszczocznik soi będzie. To jeszcze będzie co robić. Dobra, niech będzie to takie miejsce. Tak ty to będziesz wałował. Ale od góry, dobra. I to sobie kurs ataku stawię tym. Jak on ma od góry wałować, no to... Muszę nieco strategię zmienić.
GPS on oczywiście. No i będę chyba w tą stronę siał, nie? Na prosto. Chyba na prosto będę siał. Na tyle to tą górę sobie zasieję na jeden przejazd. Dobra, to sobie pójdę na prosto. Bo i tak on tego nie zwałuje i tak. Do tego czasu zanim ja to zasieję. Chociaż może i bym zdążył siać. Tak z grenady. Tylko że na tamtej stronie będzie się odwalone. Jakby zrobił takie. Zaraz zobaczę, zaraz pomyślę, bo może nie będę zmieniał tego kursu, bo tak fajnie się dzieje. I przede wszystkim szybko. I wtedy jakbym zaczął tych brzuszków siać. Może zdążę. No i dobra, wyjąć siewnik. Mówię, o, dzisiaj John Deere wyszedł. Znaczy, nie wiem czy dzisiaj, ale dzisiaj zobaczyłem tego John Deere'a, więc albo wczoraj wieczorem musiał wyjść, albo dzisiaj. Bo dzisiaj jest, oczywiście jest środa 13 marca, jakby ktoś pytał. Bieg 16 i ogień. Ty, no może będę też... Może będę się wyrabiał od tamtej strony siać. Możliwe, ty. Bo zanim tu zrobię dwa kółka, nie, to ja już będę tutaj nasiana na nasiane. Ktoś się zablokował, tylko nie wiem. No i dobra, dawaj, 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 dawaj. Dobra, jaś dalej, co się później poprawi. Zapalamy bestię na 8 minut. Ja to zdążę zasiać na odcinku. No i to zasieje na odcinku i będzie gitara, nie? Bo już 8, 6 hektarów już jest zasiane. Prawie że. Tu robimy szybkie kółeczko. Będę siał tam po długości raz, dwa. Bo tu to ma koniec kursu, to wiesz, to zanim on tu przyjedzie, to trochę zejdzie jeszcze czasem. No ale kółko tutaj trzeba będzie zrobić jeszcze. No czyli tak naprawdę tym zostałem te trzy kółka na tym polu, trzy dobre kółka i tylko środek pola zostaje do siania. Dobra, zdążę, no spokojnie. Zdążę mu nasze tyle, bo kurde, jak to szybko idzie, to... Bo tak to pewnie jakbym miał tutaj... Od razu wały puszczone, zaraz za... Jak jechałem pierwsze kółko, wtedy bym nie zdążył mi. Bo bym musiał kombinować wtedy. Wtedy bym musiał jechać tak, jak jest... Wtedy musiał siać tak, jak jest ścieżka wałowania, nie? A tak to mogę sobie jechać w tą stronę siać i w błostwo jest mniej wygodniej niż siać niż w tą stronę. Bo jest mniej kręcenia. Ale to idzie, nie? 8 hektarów prawie zaczynamy. 19:40. Więc chciałbym się w miarę szybko uwinąć z tym siarem, żeby zakończyć odcinek. To jest 10 minuta.
Czyli 20 minut odcinka będzie? To może jeszcze zdążę się umóc. Przed zakupem ciemno. Dobra. No, wyczekałem do końca ten moment. Tylko ja się zastanawiam, co jest nie tak. Jakieś przesunięcie jest, bo widzę, że coś mi ściąga. No nie widziałem, bo ten kurs kontrol tak przeskakuje. Ale czemu mi tak przesunięcie? A, bo ja nie wstawiałem tego GPS-a, nie sprawdzałem. Ale zawsze było dobrze, no dobra. Skoro się żyć zrobił, no to, to trudno, tam już tyle już zostawię, bo tam nie będę tego poprawił. Nie będę pawiał na świrowo. No ale ciekawa sytuacja. Dobra, kurs pojami wyłącz, bo on jest potrzebny. 9 hektarów już jest zasiane, a tu jeszcze będzie zasiane. Jeszcze jedno pole, nie? Więc... może też na odcinku czapnę, ale zobaczę. Nie, dobrze, tutaj wziąłem sobie te wały, a nie tutaj, żeby czekały, no bo te wały tutaj w tą stronę kurs wygenerowały, w drugą stronę, nie? Więc to była w ogóle... O, jedne wały kończą tu, znaczy jeden sprzęt kończy tu, drugi tu. Więc ciekawe, czy nie będę musiał zatrzymać wałów. No, te dwa przejazdy to ja zdążę tutaj zrobić. Zanim on tu wałami dojedzie, bo zanim on dojedzie do góry, na dół, zanim on tu przejdzie, to zdążę na spokojnie. Ale robotka idzie, co? Dobra, miniaturka zrobiona, więc bez problemu, bo już po odcinku nie będę musiał siedzieć i myśleć. Dobra, kamerą nie mogę ruszać. Dobra, już jestem po krótkim cięciu. Nie wiem czemu zawsze jak robię screena, to mi po tym wskakuje myszka w grze i wtedy już nic nie mogę zrobić i widzieliście, musiałem nawet przerwać odcinek. No i już jestem po cięciu, już naprawiłem. Dosłownie cofnęło mnie o jeden przejazd Jundira mnie. Jeden przejazd, bo stałem tutaj obok. W tym miejscu, gdzie teraz jestem, stałem obok po prostu i tyle. Nie musiałem od nowa cosplaya puścić i to tyle, nie? No więc tak to wygląda. Jest 19:43, no to 17 minut, to nie zdążę już, dobra, to po odcinku się umyję i tyle. No dobra, trudno, po odcinku się umyję, po zakupie w ciemno się umyję i tyle. I tak to wygląda. Więc sobie tu wałuję. Ja robię ostatni przejazd tutaj na rogu, więc on będzie miał co wałować. Tutaj te jareki sobie dają radę, więc sobie tu sieje powolutku, więc jest dobrze. Tu jest rzepak zasiany, więc... Zostało mi tylko pole 27 do zasiania, ale to zaraz na odcinku zasieję tym bydlaczkiem. Tam było 13 minut, a tu jest 2 minuty już. Więc mamy 15 minut odcinka. No to akurat zanim tam to pole zasieję, to będzie idealna długość odcinka. W sumie idealny odcinek też by pasowało, ale może być. Właśnie o to mi chodziło, że tutaj będzie zaraz jeden przejazd i będzie tutaj już nasiane, widzicie? No mówiłem, że zdążę zasiać.
Bo ta prędkość robi robotę, że jadę 28 jednak, nie, a nie 18. Gdybym jechał 18, czyli dwie mniej, to po prostu ciężko by było. Wały też jeżdżą 22 na godzinę, więc no. Teraz tak akurat nie sieje nic. Nie, no ale to zestaw piękny jest. Dobrze mi tylko cofnęło jeden przejazd, ten silnika, nie? Żeby tylko jeden przejazd cofnęło, a nie więcej, bo jakby więcej cofnęło, to mogło być ciekawie. No ale dobra, jeden przejazd, no to tam ile? Ile straciłem? 2 minuty? No 2 minuty może straciłem, zanim później te wszystkie cosplaye. I zrobić ten jeden przejazd. No i to dużo nie straciłem. No, ale 12 hektarów już jest, więc to jest. Ale nie pamiętam. Czy to jest 15 czy 16, ale coś takiego może być. No i robotajku idzie. Ej, no teraz ma tyle nasiane, że teraz może całe pole małować. Więc nie ma problemu. Dwa przejazdy jeszcze zostały, okej, okay. I wtedy te cycki do zasiania. Ostatnie dwa długie przejazdy i cycki będą do zasiania. To tam na spokojnie. No i teraz będzie mało, to już pewnie do końca odcinka. No to dojdź par... Co? 45 minut? To nie, to nawet nie zdąży. No tu nawet połowy pole będzie. A tu do tych długich przejazdów dojedzie. Do tych długich tutaj pod tą górkę podjedzie, więc reszta po odcinku będzie bałowana i to. Nie miałem planu na ten odcinek, więc wymyślałem, że wypożyczę Jundira i oto jest Jundir. Mówię, kurde siebie, ale znowu jak ja mam tym moim małym silnikiem siać? Mówię, to będzie nudne, jak ja będę siedział znowu tym moim siewnikiem, nie? Więc... Wpadłem na decyzję, żeby wypożyczyć sobie tego Jundera. No, 17 minut jest. Kurwa, ten przyszedł znowu. Zara chyba nie będzie nagrywany. Ale co zostało dosłownie 2 minuty nagrania, więc... Ewentualnie tamtego pola nie wydarzyło. Więc pomyślę, jak to dobrze zrobić. Dawaj, 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 dawaj. No i dobra, cycki zasiane, więc teraz tam jeszcze dwa przejazdy i będzie pole zasiane całe, nie? 13,5 hektara jest. Bieg 16 i bieg musi iść. Mówię, tą trawę to się po cinku tutaj zasieje na tym polu. Bo nie o flach jak siarach. To może być dość ciężkie. Znaczy ciężkie. Nie ciężkie, ale dość nudne. Więc sobie to odpuszczę. Trzynaście osiemdziesiąt na filmie. Yes.
100% się nie. No i dobra. Jest 100% nawożenie, powinno więcej jest. Tylko sobie wałowanie wyłączę dla pewności, ale widzę, że jest 100%, więc jest fajnie. Bardzo mnie to w sumie cieszy, że jest 100% nawożenie. No dobra, to będzie szybkie sianie, więc przyciągnę sobie te 3 minuty. A to malutkie pole to nie mogłem zrezygnować, nie wiedział, ile ma, ale dobra, już za późno. Gadę sobie dwa razy dookoła, ale nie, na raz dookoła, starczy. I będzie git. No i będę musiał kończyć odcinek. Najważniejsze jest to, że jest nawiedziony tutaj na 100% już. Pięknie. Chcę myślałem, że gdzieś tu byli GPS, więc daleko nie jechałem. Wtedy wrócę tu. Tu zaciągnę. No i będzie pięknie. Będzie akurat pod odcinek. No ale pod górkę jednak nie wyrażę. Myślałem, że do górki dojedzie, ale jednak trochę szybciej będę kończył. Siew. Coś tu jeździ. Ty z wami jeździ, dobra. Nie wiem, muszę go zatrzymać, bo on nic nie robi.